To ostatni dzień kampanii samorządowej. Komitety podsumowały ostatnie tygodnie działań. Agata Pater zaprezentowała swój program wyborczy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zarzucają prezydentowi Radomia nepotyzm przy układaniu list. Dzień dobry, Michał Kaczor, zapraszam na informacje telewizji Dami. Radosław Witkowski podsumował kampanię samorządową. Prezydent Radomia liczy na zwycięstwo w wyborach prezydenckich i uzyskanie większości w Radzie Miejskiej. Oficjalne podsumowanie kampanii Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego odbyło się na Placu Korackiego. Przypomnijmy, że w skład komitetu wchodzą Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050, Nowa Lewica i bezpartyjni radomianie. Spotkajmy się w niedzielę przy urnach. Tak ważnych wyborów po 90 roku jeszcze nie było. Będziemy decydować o rozwoju miasta, będziemy decydować o tej historycznej szansie, jaką dały wybory 15 października. Będziemy chcieli wykorzystać, tak jak zrobiliśmy pierwszy krok 15 października, tak będziemy chcieli zrobić drugi krok 7 kwietnia, tak żeby wygrać wybory i korzystać z dobrej współpracy z polskim rządem. Radosław Witkowski liczy na zwycięstwo w wyborach prezydenckich i uzyskanie większości w Radzie Miejskiej. Po to powołaliśmy Radomski Pakt Samorządowy, żeby wygrać wybory do Rady Miejskiej. Chcemy w każdym okręgu uzyskać minimalnie po 3 mandaty. 5 razy 3 to jest 15. Wtedy będziemy mieli większość w Radzie Miejskiej i szansę na dobrą współpracę z prezydentem. Jeśli chodzi o wybory prezydenckie, interesuje mnie tylko i wyłącznie zwycięstwo. Marta Michalska-Wilk liczy, że po wyborach będzie możliwa dobra współpraca z rządem. Dzisiaj ta współpraca jest możliwa i w duchu odpowiedzialności za nasze miasto stworzyliśmy Radomski Pakt Samorządowy Radosława Witkowskiego. W imieniu Polski 2050 głos zabrał wiceprezydent Łukasz Molenda. Po raz pierwszy można powiedzieć, że w Radomiu mamy dużo lepszą sytuację niż w całym kraju. Mamy przede wszystkim zgodę, która buduje. Adam Duszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego podziękował za merytoryczną kampanię. Chciałem podziękować także wszystkim paktowiczom, bo ta kampania była bardzo merytoryczna, była prowadzona w ogromnej zgodzie, była właściwie najmniej stresująca, w jakich brałem udział. Przypomnijmy, że wybory samorządowe odbędą się już 7 kwietnia. Głosować będzie można od 7 do 21. Marta Ratuszyńska odniosła się do czwartkowej wypowiedzi wiceprezydent Marty Michalskiej-Wilk. Kandydatka na prezydenta Radomia stwierdziła, że zamiast mówić o pozwach, Michalska-Wilk powinna zająć się wyjaśnieniem potencjalnego problemu wycieku danych z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przypomnijmy, w środę na konferencji prasowej Marta Ratuszyńska stwierdziła, że na terenie naszego miasta może dochodzić do wycieku danych pacjentów z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Odniosła się do przykładu z własnej rodziny. Dowodem miało być to, że tuż po śmierci jej mamy otrzymała ona kondolencje od wiceprezydent Marty Michalskiej-Wilk. Ratuszyńska podnosiła kwestię tego, skąd szefowa Platformy Obywatelskiej w Radomiu miała informację o jej śmierci. W czwartek zapytaliśmy Martę Michalską-Wilk o tę sytuację. Powiedziała nam, że to bzdura i nieprawda, że Marta Ratuszyńska wie, jak było naprawdę i opieranie kampanii wyborczej na śmierci bliskiej osoby jest obrzydliwe. Zapewniła, że według jej wiedzy w szpitalach nie dochodziło do takich sytuacji, a także ma nadzieję, że szpital podejmie kroki prawne w tej sprawie. Reakcja pani wiceprezydent na to jest nieprawidłowa. Chyba, że pani, bo ja nie wiem, co pani wiceprezydent miała na myśli, mówiąc, że szpital podejmie odpowiednie kroki prawne. Mam nadzieję, że miała na myśli to, że pani prezydent, jak się o tym dowiedziała, to poszła do szpitala miejskiego i zarządziła, aby wdrożyć odpowiednie działania naprawcze, żeby zweryfikować tą sytuację. A nie na przykład to, że zamierza zlecić, aby szpital skierował wobec mnie jakiś pozew. Podczas konferencji Ratuszyńska pokazała też screen z komunikatora internetowego, w którym pokazała dokładną godzinę przesłanej wiadomości. Zaprezentowała też akt zgonu z dokładną godziną śmierci jej mamy. To jest godzina 8:30, 7 stycznia 2021. Natomiast już o godzinie 8:45 ja otrzymuję kondolencje. Nie będę pokazywała treści kondolencji, ponieważ no, niech to już zostanie między nami. Jak pani wiceprezydent będzie chciała, to sama pokażę. Chodzi tylko o to, żeby pokazać godzinę. 8:45. Jak to jest możliwe, że już o tej porze, że już ktoś wiedział o tym?
Pani wiceprezydent, nie jest istotne źródło, z którego pani pozyskała te informacje, ale istotne jest to, że pani nimi dysponowała w sposób nielegalny. I to oczywiście nie jest zarzut do pani, bo przecież to nikt nie twierdzi, że pani miała coś z tym wyciekiem wspólnego. Chodzi o to, że pani dysponowała informacją, która nie była przeznaczona dla pani. To była informacja, która była przeznaczona wyłącznie dla mnie. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia, opublikowała w mediach społecznościowych film, na którym opowiedziała o kulisach całej sprawy. Dzisiaj w kampanii wyborczej wykorzystuje pani śmierć pani mamy. To coś, co w mojej głowie się nie mieści. Na każde informacje, które mogłyby uderzać w pacjentów, reaguję. Dlatego, że służba zdrowia jest mi bardzo bliska. Ale to, co pani robi i to, jakie kłamstwa pani opowiada i przy tym wymienia moje nazwisko, jest czymś, co nadaje się nie na jeden, myślę, że na kilka pozwów, ale myślę, że szkoda czasu, aby sądzić się z panią. Tej informacji o śmierci pani mamy nie posiadam i nie posiadałam ze szpitala. Nie miałam w tym absolutnie żadnego interesu. Tą informację powzięłam od swojej teściowej, a do niej z tą przykrą informacją o śmierci pani mamy zadzwoniła pani Elżbieta Ratusznicka. Zna pani? To sąsiadka mojej teściowej, ale jednocześnie pani ciocia. Podczas konferencji władz radomskiego szpitala do potencjalnego wycieku danych odniósł się Jerzy Zawodnik, zastępca dyrektora radomskiej lecznicy. W naszym kraju, w zeszłym materiale Unii Europejskiej są konkretne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jeżeli ktokolwiek ma uwagi co do przestrzegania tych procedur przez Radomski Szpital Specjalistyczny, są konkretne organy, jest rzecznik, który za to odpowiada, jest konkretny urząd, więc należy złożyć skargę i wtedy będziemy ją konkretnie wyjaśniać. Dzisiaj traktujemy to jako, że tak powiem, wyborczy happening i nie będziemy się do tego odnosić. Jeżeli są zarzuty, prosimy o konkrety i wtedy będziemy się tą sprawą zajmować. Jednocześnie Zawodnik zapewnił, że do tej pory nikt nie zgłosił się do szpitala w sprawie potencjalnego wycieku danych. Artur Standowicz zarzucił władzom Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, że lecznica jest źle zarządzana. Dyrektor Marek Pacyna odpowiada, że byłoby łatwiej, gdyby nie decyzje byłego rządu. Wypowiedzi Artura Standowicza o złej sytuacji finansowej Radomskiego Szpitala i co za tym idzie potrzebie zmian na stanowiskach kierowniczych pojawiły się w trakcie jednego z wywiadów radiowych. Dyrektor Marek Pacyna przyznaje wprost, że zła sytuacja finansowa szpitala to efekt m.in. wprowadzonej ustawy przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2022 roku. Ustawa dalej zmuszała szpitale do wprowadzenia od lipca 2022 podwyżek, których finansowanie przez NFZ w odniesieniu do części podmiotów jest niewystarczające. W związku z tym pytam się, jeżeli nie dostaliśmy pieniędzy, jesteśmy szpitalem publicznym, nie wolno nam prowadzić żadnych działań komercyjnych. Mamy jednego płatnika, gdzie dochody z NFZ-u u nas są wszystkie przychody 95%, resztę to są inne. Mamy płatnika, który nam dyktuje warunki płatności i przekazuje nam środki. Ponadto, jeżeli ktoś za dyrekcję podejmuje decyzję o podwyżkach dla wszystkich pracowników, średnia podwyżka w 2022 roku w całym szpitalu wyniosła 27%, to jak szpital może sobie poradzić z takimi problemami? Przynajmniej dwa razy do roku jest przedstawiana informacja Radzie Miejskiej dotyczącą funkcjonowania szpitala. Zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Nigdy nie mieliśmy nic do ukrycia. Myślę, że nie ma drugiej takiej placówki w mieście, gdzie tak transparentnie prowadzona jest finanse i pełna organizacja i mają wszyscy radni pełny dostęp do tego, co się dzieje. Dziwi mnie to, bo pan Artur Standowicz był przez 8 lat przedstawicielem rządu Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj w naszym mieście, w Radomiu, był wicewojewodą, terenowym przedstawicielem rządu i okazuje się, że niespecjalnie ma wiedzę na temat funkcjonowania służby zdrowia. Mówi, że miasto dokłada pieniądze. Miasto tylko zgodnie z ustawą, jeżeli jest ujemny wynik finansowy, był zobowiązany, bo już nie jest, do pokrywania ujemnego wyniku finansowego, ale dzięki dobremu zarządzaniu dyrektorowi Pacyny praktycznie takiej sytuacji nie było przed wprowadzeniem ustawy za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak informuje Pacyna, obecnie zadłużenie Radomskiego Szpitala wynosi ponad 70 milionów złotych. Na tę kwotę składają się kredyty oraz zobowiązania wobec dostawców. W ostatnim dniu kampanii wyborczej Robert Prygiel podsumował czas przedwyborczy i działania jego komitetu.
W ostatni dzień kampanii wyborczej Robert Prygiel podsumował czas przedwyborczy i działania jego komitetu. Wierzymy w Radomian i wierzymy w to, że Radomianie zmienią oblicze tego miasta. Mamy dosyć gier politycznych, gdzie zakładnikami są mieszkańcy miasta i zakładnikiem jest nasz Radom. Jak podkreśla Prygiel, okres przedwyborczy nie należał do najłatwiejszych. Były momenty, że byliśmy zastraszani, stawiani pod presją, ale się nie poddaliśmy. Kandydat na prezydenta Radomia zwrócił również uwagę na ilość spotkań z mieszkańcami miasta, które w trakcie kampanii zostały zrealizowane. W trakcie tej kampanii uścisnęliśmy tysiące dłoń Radomian. Wymieniliśmy wiele zdań i wiele poglądów. To była ogromna energia ze strony mieszkańców skierowana w naszą stronę. Uwierzyliśmy w to, że nasze poglądy są zbieżne, takie same jak poglądy Radomian. Nie zabrakło również słów w stronę kontrkandydatów, których Prygiel zachęcił do współpracy. Serdecznie apeluję i zapraszam naszych innych kontrkandydatów, resztę kontrkandydatów do przyłączenia się do naszej drużyny. Nie dla naszych korzyści, tylko dla korzyści mieszkańców i Radomia. Przypomnijmy, Robert Prygiel swój program wyborczy opiera o tak zwanych 5 konkretów Prygla. Wśród nich znalazły się m.in. troska o młode pokolenie, rozwój Radomskiego Ośrodka Akademickiego i poprawa Radomskiej Służby Zdrowia. Kandydaturę Rafała Forysia na prezydenta Radomia poparł poseł Grzegorz Braun. Podczas czwartkowej konferencji lider Radomskiej Konfederacji podsumował swoją dotychczasową działalność na terenie miasta. Na czwartkowej konferencji zorganizowanej przez Rafała Forysia pojawił się poseł Grzegorz Braun, który poparł kandydaturę na prezydenta miasta lidera Radomskiej Konfederacji. Anonsujemy dobrą wiadomość. Rafał Foryś na prezydenta Radomia. To jest perspektywa nowego otwarcia, prawdziwie dobrej zmiany w Radomiu i okolicy. Podczas czwartkowej konferencji Rafał Foryś podsumował swoją dotychczasową działalność związaną z organizacją debat z mieszkańcami miasta. Przeprowadzane dyskusje dotyczyły m.in. utworzenia w Radomiu tramwaju, rewitalizacji ulicy Żeromskiego czy startupów. Konfederacja Przyjaciół organizuje od początku roku debat na bardzo ważne tematy, które mówią o rozwoju naszego pięknego miasta. My otwieraliśmy się na mieszkańców, my proponowaliśmy konkretny rozwój. W związku z dużą ilością banerów wyborczych na ulicach miasta, Foryś poruszył również temat wysypiska śmieci na Radomskim Wincentowie. Nie wydajemy tak jak reszta setek tysięcy złotych na banery. Nie chcemy zaśmiecać dalej Wincentowa. My zrobimy porządek przede wszystkim z Wincentowem. Na konferencji prasowej pojawił się charakterystyczny czerwony autobus, który od kilku dni można zaobserwować na ulicach miasta. Jest to tak zwany ruchomy baner wyborczy kandydatów Radomskiej Konfederacji. Kampania wyborcza powoli dobiega końca. Artur Standowicz, kandydat na prezydenta, stwierdził, że mieszkańcy dali wyraźny znak, że chcą zmiany w naszym mieście. Konferencja odbyła się na placu Kurackiego. Artur Standowicz podziękował swoim kolegom i koleżankom za pomoc w prowadzeniu kampanii. Jak stwierdził, był to intensywny i ciekawy czas. Spotykaliśmy się z mieszkańcami i ten obraz, jaki z tych spotkań się wyłania, jest obrazem zbieżnym z moją oceną obecnego stylu zarządzania miastem przez pana Witkowskiego, jego indolencji, niesłuchania mieszkańców, nierealizowania nieraz bardzo prostych, przyziemnych inwestycji. Mieszkańcy zwracali uwagę na wiele rzeczy, tak jak nie mieli chodnika, nie mieli prostego chodnika, nie mieli w ogóle chodnika, tak przez te 9 lat nie doczekali się na taki chodnik. Nie mają placów zabaw, nie mają zieleni, nie mają prostej drogi, jeżdżą po błocie, tak jak 9 lat temu po tym błocie jeździli. Kandydaci na radnych tłumaczyli, że podczas spotkań z mieszkańcami ci podkreślali, że w naszym mieście potrzebne są zmiany. W niedzielę możemy zdecydować i mam nadzieję, że zdecydujemy, że nastąpi pozytywna zmiana dla Radomia. Nie patrzmy, jaka będzie pogoda, czy mam czas, znajdźmy ten czas. 7 kwietnia
dość gdybania, Witkowski jest do odwołania. Jakub Kowalski, który walczy o mandat radnego sejmiku województwa mazowieckiego, odniósł się do piątkowej wypowiedzi wicemarszałka Rafała Rajkowskiego. Podczas porannej rozmowy Radia Rekord i telewizji Dami stwierdził, że chciałby, żeby przyszła kadencja samorządu była mniej upolityczniona. To jest całkowicie niewiarygodne i chcę Państwa zapewnić o tym, że jeżeli nie zmieni się koalicja rządząca Mazowszem, to nie będzie żadnej nowej zmiany jakościowej, bo dzisiaj te frazesy padają z ust tych, którzy nie szanują podstawowych reguł demokratycznych Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Mam zaszczyt przewodniczyć największemu klubowi w Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który nie ma swojego reprezentanta w prezydium Sejmiku, nie przewodniczy żadnej sejmikowej komisji i którego poprawki do budżetu województwa mazowieckiego są traktowane jako poprawki zgłaszane przez radnych gorszej kategorii. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Wtedy na pewno poznamy nazwiska radnych Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jeśli do wyłonienia prezydenta potrzebna będzie druga tura, odbędzie się ona w niedzielę 21 kwietnia. Utworzenie na terenie Radomia Centrum Usług Społecznych, rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej czy utworzenie kompleksu basenów i saun to niektóre z postulatów wyborczych zaprezentowanych przez Agatę Pater na czwartkowej konwencji wyborczej. Kandydatka na prezydenta miasta z ramienia KWW Widzialny Radom zaprezentowała kilka ze swoich postulatów wyborczych. Nie będzie inwestycji, które są niepotrzebne. Będę prowadziła dialog z mieszkańcami. Jestem otwarta i będę otwarta na konstruktywne rozmowy. Chcę, żeby Radom rozwijał się zgodnie z potrzebami mieszkańców. Agata Pater chce, aby na terenie miasta powstało Centrum Usług Społecznych. Takie Centrum Usług Społecznych będzie oferowało usługi szyte na miarę potrzeb mieszkańców. Kandydatka chce rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej na terenie Radomia. Zapowiada utworzenie m.in. leśnego parku rekreacyjnego. Będę dążyła do utworzenia obiektu kompleksu basenów i saun. Chciałabym, żeby powstał również leśny park rekreacyjny. Kandydaci do Rady Miejskiej z ramienia KWW Widzialny Radom chcieliby m.in. zwiększenia bezpieczeństwa na terenie miasta. Mam tu na myśli zarówno stopniową rozbudowę monitoringu miejskiego, który oczywiście w ostatnich latach gdzieś tam powolutku się rozwijał, natomiast w wielu sytuacjach również napotykał różnego rodzaju bariery. W programie wyborczym pojawił się również pomysł wprowadzenia dyżurów dla radnych. Radny w danym okręgu, który zostanie wybrany, raz w miesiącu powinien dyżurować cały dzień i przyjmować mieszkańców, przyjmować, spotykać się z nimi, rozmawiać. Mieszkańcy będą przychodzili i mówili: panie radny, mam problem z moją ulicą, mam problem z niedoświetlonym przejściem dla pieszych, mam problem z brakiem progów zwalniających przed szkołą. Wśród postulatów wyborczych KWW Widzialny Radom znajduje się m.in. utworzenie karty radomianina, rozbudowa parkingów miejskich i wprowadzenie darmowej godziny w strefie płatnego parkowania, obniżenie czynszów dla młodych przedsiębiorców czy powołanie rzecznika praw mieszkańca. Jeśli nic nie zmienimy, to nic się nie zmieni. Takim hasłem Jarosław Kowalik podsumował kampanię wyborczą swojego komitetu. Jak podkreślił, była to bardzo krótka i niemerytoryczna kampania. Kandydat na prezydenta miasta z ramienia KWW Zjednoczeni dla Radomia podsumował kampanię wyborczą. Według Jarosława Kowalika był to bardzo krótki i niemerytoryczny okres. Skrytykował on również swoich kontrkandydatów. Kandydaci niektórzy, można powiedzieć kolokwialnie, urwali się z choinki i już się ogłosili prezydentami naszego miasta. Kowalik słowa krytyki kierował m.in. w stronę kandydata na prezydenta Radomia z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Artura Standowicza. Odsadzenia drzew nie jest prezydent miasta, tylko jest zakład usług komunalnych. Słowa krytyki padły również w stronę innego kontrkandydata, Roberta Prygla. Wyobraźcie Państwo sobie, że Klub Czarnych ogłasza nabór na trenera. Ja występuję na parkiecie przed klubem i przed kibicami i opowiadam, jakim to ja byłbym wspaniałym trenerem w Klubie Czarnych. No, oczywiście po dwóch zdaniach kibice by mnie wygwizdali. Jak podkreśla Kowalik, jego komitet ma ambitne plany na rozwój Radomia. Radom potrzeba przestawić na zupełnie nowe, szybkie tory rozwoju, nie tak jak dotychczas drepczemy w miejscu. Chodzi o nowe tory, chodzi o nowy rozwój Radomia, nowe przyspieszenie.
W ogóle, żeby Radom zaczął naprawdę się rozwijać inną ścieżką, inną drogą niż tą, którą proponują kontrkandydaci. Jedna z kwestii, która została poruszona na konferencji, dotyczyła budowy tanich mieszkań na wynajem. Według Kowalika to obietnice, które nie pokrywają się z rzeczywistością. Teraz też można obiecywać 200, 300 i 500 mieszkań komunalnych. Co z tego, kiedy efekty dotychczasowych rządów, prawie dekady, widzimy na co dzień. Ocena mieszkańców jest jednoznaczna. Jak podkreśla Kowalik, sprawy ważne dla mieszkańców powinny być realizowane na bieżąco. Sprawy oczywiste, sprawy takie, które powinny być przez urząd i przez urzędników realizowane cały czas, a nie być to punktem programu kandydata na prezydenta. Kandydat na prezydenta musi mieć wizję rozwoju miasta, musi wznieść ponad to, co jest codziennością, tymi codziennymi sprawami do rozwiązania dla mieszkańców. Podczas konferencji kandydat na prezydenta Radomia z KWW Zjednoczeni dla Radomia zwrócił również uwagę na dużą ilość banerów wyborczych, które pojawiły się w tej kampanii na terenie miasta. Przypomnijmy, wśród propozycji programu wyborczego KWW Zjednoczeni dla Radomia są m.in. rewitalizacja 4 etapów rozwoju urbanistycznego Radomia, budowa szybkiej kolei miejskiej czy postawienie nowych tężni solankowych. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości skrytykowali listę Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego do Rady Miejskiej w Radomiu. Zarzucili prezydentowi miasta nepotyzm przy ich układaniu. Na czwartkowej konferencji obecni byli trzej posłowie Prawa i Sprawiedliwości: Marek Suski, Radosław Fogiel oraz Andrzej Kosztowniak. Przygotowali specjalną planszę, na której zaprezentowali kilku kandydatów do Rady Miejskiej, którzy będą walczyć o mandaty z listy Radomskiego Paktu Samorządowego Radosława Witkowskiego. Mamy duże wątpliwości, czy ta nowa Rada ma służyć interesom naszych obywateli i ma to być pakt dla Radomia i mieszkańców, czy też to ma służyć kilku rodzinom radomskim, które pod płaszczykiem służby obywateli próbują ustawić siebie i swoich najbliższych. Na planszy mogliśmy zauważyć m.in. Radosława Witkowskiego, prezydenta Radomia i jego syna Tymona, Violettę Kotkowską, przewodniczącą Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej i jej córkę Annę, czy Adama Duszyka, szefa Radomskich Struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego i jego żonę Ilonę Płynar-Duszyk. Ich twarze umieszczono w pajęczynie, która miała być metaforą sytuacji w naszym mieście. Jesteśmy przeciwni temu, aby 3 czy 4, a może 5 rodzin w cudzysłowie przy niedzielnym stole, przy obiedzie ustalało funkcjonowanie naszego miasta. To nie jest prywatna firma, ani Urząd Miejski nie jest prywatną firmą. Nie podoba nam się, protestujemy przeciw czemuś takiemu i mam nadzieję, że radomianie również nie zaakceptują w cudzysłowie układu takiego rodzinnego, który, jeszcze raz powtórzę, ma decydować o 200-tysięcznym mieście. Proszę Państwa, tego typu sytuacja jest nie tylko naganna w sensie moralnym, ale przede wszystkim nie będzie służyło przejrzystości podejmowania decyzji w naszym mieście. Tłumaczenie kandydatów Radomskiego Paktu Samorządowego próbował przewidzieć poseł Radosław Fogiel. Ich linia obrony będzie brzmiała, że przecież to jest legalne, że przecież każdy ma prawo startować. Tak, nikt tego nie neguje, nikt nie twierdzi, że osoba ciesząca się pełnią praw publicznych może startować. Ale są takie sytuacje, zwłaszcza w życiu publicznym, że nie wszystko, co legalne, jest wskazane, jest właściwe i jest moralne. O komentarz do tej sprawy poprosiliśmy prezydenta Radosława Witkowskiego. Nie widzę nic złego, że młodzi ludzie chcą kandydować, chcą uczestniczyć w demokracji, chcą być wybierani. To po pierwsze. A po drugie, myślę, że po tych kilku latach, kiedy właśnie poseł Suski miał wpływ na to, przyzwyczailiśmy się do tego, że dzieci polityków lądowały w spółkach Skarbu Państwa na wysokich stanowiskach z wysokimi apanażami, tak zwane tłuste koty. U nas tego nie ma. U nas trzeba sobie wywalczyć. Przekonać Radomian, zdobyć mandaty, a później walczyć o nasz wspólny dobry Radom. W trakcie czwartkowej konferencji prasowej poseł Marek Suski skrytykował też zapowiedzi prezydenta Radosława Witkowskiego mówiące o tym, że jego zwycięstwo w wyborach jest gwarancją dobrej współpracy z rządem. Ja uważam, że z rządem, który chce wszystko likwidować, to powinna być konkurencja i wymagania, a nie dobra współpraca, bo to będzie oznaczało, że jak rząd powie, że nie ma, to prezydent powie, jak nie ma, to nie ma, a zatem się
nie staramy. Co ciekawe, podobna sytuacja występuje też na liście Komitetu Wyborczego Wyborców nowego prezydenta Radomia Roberta Prygla. Tam możemy zauważyć m.in. Roberta Prygla, który jest także kandydatem na prezydenta, jak również jego córkę Zuzannę. To jednak posłom PiS nie przeszkadza i krytyki tej sytuacji na konferencji nie było. No, prezydentem dzisiaj jest Radosław Witkowski. Odnosimy się do jego wieloletniej działalności, jego prawdomówności, wiarygodności. Posłowie PiS podkreślali, że na ich liście do Rady Miejskiej nie ma osób ze sobą spokrewnionych. Podnosili też kwestię tego, że duża część kandydatów formalnie nie jest członkami partii. To już wszystko w tym wydaniu informacji i telewizji DAM. Zapraszam teraz na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.